Cześć, witajcie tutaj Tomek z MZELity. W tym filmie zaprezentuję wam hack amazonowy, który pomoże Wam w rozwiązaniu problemu z błędem 8541 na Amazonie. Jest to błąd, który wyświetla się najczęściej przy próbie edycji istniejącego listingu. Chcecie na przykład zmienić jakiś atrybut i nagle pokazuje się, że występuje jakiś tam konflikt i wyskakuje nam błąd, który wygląda mniej więcej. Tak, to samo dzieje się również w przypadku, kiedy wystawiamy całkowicie nowy listing, tak? Czyli to nie jest sytuacja, kiedy chcemy zaktualizować tytuł opis jakiś atrybut, wtedy ten błąd występuje, natomiast również przy całkowicie nowym listingu. Dlatego nie ma to sensu, ponieważ jeśli użyjemy Kodu UPC lub kodu EAN, wystawiamy listing na Amazonie. Ten kod nigdy wcześniej nie był użyty, tak? Jest świeżo pobrany z GS1 z konta i ten sam błąd nam wyskakuje. Amazon dodatkowo przypisuje nam ten EAN do jakiegoś ASIN-u, którego nawet nigdy na oczy nie widzieliśmy. się zastanawiamy do cholery, co to jest za ASIN, a go nigdy w życiu nie widziałem. Ten ASIN z reguły nawet nie istnieje w naszym katalogu, w ogóle nie istnieje nawet w katalogu Amazona, jeśli użyjemy narzędzia, gdzie wystawiamy nasze nowe produkty, to kiedy chcemy przeszukać katalog Amazona takiego ac ac nawet tam nie będzie. No i teraz jak rozwiązujemy taki problem? Mianowicie jest na to bardzo proste rozwiązanie. Musimy otworzyć przede wszystkim sprawę, jak zwykle z Amazonem, i dostarczyć. Prawidłowo sformatowany list afiliacyjny, certyfikat GS1 oraz zaktualizować, powinniśmy, swoją stronę internetową o poniższy tekst, który na dole pokażę, jeśli oczywiście macie stronę internetową i podać link do, do, do strony. W tym przypadku ja z reguły robię takie rzeczy na stronie About Us, czyli o nas na stronie D2C, czyli na stronie Shopify, czy też jakiegoś tam innego serwisu, który hostuje zewnętrzne strony. No i teraz letter of affiliation, o tutaj z tym chodzi? My tutaj, po lewej stronie mam tutaj przy numerze jednym, ogólnie chodzi o to, że powinniśmy wystawić list, gdzie autoryzujemy samych siebie do tego, że pozwalamy samym sobie, jako właścicielom konta GS1, Listować nasze produkty pod danymi kodami EAN czy też UPC, gdzie powinniśmy w tym liście również wymienić tą listę tych kodów, z którymi mamy problem. Z reguły nie sugeruje, po prostu robienie tego błąd po błędzie, czyli wystawiamy trzy produkty, mamy trzy błędy i robimy jeden list do. EAN numer jeden, jeden list do EANu numer 2 i potem do EANu numer 3. Robimy jeden list, którego używamy, dajmy na to trzy razy w naszym kejsie w naszych kejsach. i jest to ten sam list, który będzie zawierał wszystkie trzy kody EAN. No i teraz wygląda to mniej więcej tak, że wyobraźmy sobie, że jesteśmy właścicielem konta na Amazonie o nazwie Company ABC, my się, nasza firma nazywa się Company ABC i ta sama firma jest właścicielem konta GS1, więc my wtedy w tym certyfikacie musimy napisać, że My jako firma ABC, który jest właścicielem marki ABC, autoryzuję firmę ABC, tak, tą, która jest właścicielem konta GS1, do tego, aby listowała produkty marki ABC pod danymi kodami EAN. Ta sytuacja jest taka dziwna, ponieważ ten list autoryzacyjny, tak jakby piszemy od, od dupy strony, powiedzmy, tak, no bo na chłopski rozum powinno to wyglądać tak, że to my jako ten właściciel konta GS1 mówimy, ok, to my tutaj wydajemy EAN kody i te EAN kody dajemy firmie ABC do używania, nie, natomiast w ten sposób to trzeba zrobić, jest to takie trochę, no, na odwrót, to jest też pomocne w momencie, kiedy na przykład była taka sytuacja, powiedzmy w naszym biznesie, że ileś lat temu y, potrzebowaliśmy konta GS1, y, sprzedawaliśmy, nie wiem, na eBayu, na jakiejś stronie internetowej i tak dalej i mieliśmy jakąś firmę wcześniej zarejestrowaną. No i w tym momencie firma się już zmieniła. Y, mamy taką sytuację, że na Amazonie właścicielem konta Amazonowego jest inna firma, a GS1 wciąż, nie wiem, jakaś tam stara firma, którą kiedyś mieliśmy. Y, oczywiście. Jest kwestia zaktualizowania danych, no ale jeśli na taki błąd natraficie, no to te dane też tak szybko się nie aktualizują, tam gdzieś trzeba to potwierdzić, gdzie jest one, więc wtedy po prostu wy będziecie autoryzowali tą swoją starą firmę do tego, aby ona, wy, że tak powiem, pozwolić jej na to, aby te EAN kody generowała i abyście wy je mogli używać. Drugą rzeczą jest certyfikat, o który poprosicie GS1, To jest po prostu taka, jakby potwierdzenie licencji, którą macie z GS1 I ostatnią rzeczą jest tutaj zaktualizowanie strony o nas, jeśli stronę oczywiście macie, gdzie możecie poinformować cały świat o tym, że ogłaszacie, że firma. Wasza w zasadzie firma ABC jest autoryzowanym partnerem dla marki ABC, e, i jako autoryzowany partner ta firma ABC jest w pełni autoryzowana do tego, aby listować i sprzedawać e, wasze produkty e, i nadawać im kody EAN. E, taka informacja, jak się znajdzie, ja Amazon te wszystkie trzy rzeczy dostanie, łącznie właśnie z tym linkiem, tak, czyli numer jeden, list afiliacyjny, GS1 konto oraz D2C tutaj ten aktualizację, jeśli macie, Amazon w ciągu dwóch do czterech dni powinien pozytywnie rozwiązać Waszą sprawę. Także dziękuję Wam bardzo. Jeśli chcielibyście więcej tego typu kontentu oglądać, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, dajcie lajka like pod tym filmem, żeby były lepsze zasięgi i dziękuję. Na razie. Trzymajcie się. Hej.